Kevin, gdzie lecisz? Na Kanary. Dzień dobry. Czwarta. No hej! Jest mama. Mami. Czwarta rano, bo Baśki śpią. Colin zadowolony, gotowy. Przeszliśmy wszystkie kontrole. Niuniu śpi? Tak, wszyscy. Niuniu śpi. Gotowy na pierwszy lot. Oby tak spał przy startowaniu. Kolos! Kolos! Ostatnie karmienie przed lotem. Wszyscy wyspani. Która jest 5.30, o 6.05 mamy wylot. Chłopaki jak na razie grzeczni. Albo pijemy ładnie. Tak, pijemy te pilki malutkie. Lecimy! Jesteś na wizji. Dolecieliśmy. Później wam opowiem jak lot i tak dalej. Karmimy teraz maluchy. I czekamy na auto. To przecież wypuścić auto, nie? Jedno już jest, jeszcze czekamy na drugie. W sumie chyba trzy będziemy, nie? Nie wiem. Zobaczymy. No, karmimy i jedziemy do miejsca naszego pobytu. No nie, tak się to mówi? Tak, tak się to mówi. Miejsce naszego pobytu? Miejsce naszego. Puerto Rico, ja. Gran Canaria, tak. Gran Canaria, Las Palmas. Pozdrawiamy. To Gran Canaria, poważnie. Ale Las Palmas jest lotnisko. No, Las Palmas lotnisko. Dotarliśmy na miejsce. Chciałam wam pokazać, gdzie jesteśmy. Wygląda to tak. Zobaczcie, tutaj mamy swój tarasik. I wchodzimy sobie do swojego apartamentu. Tutaj mamy duży pokój z kuchnią. Przynieśli nam też łóżeczko. Tak wygląda duży pokój, kuchnia. Już mamy bałagan w sumie w tej sypialni, w której śpimy, ale wam pokażę. Tutaj mamy pralkę, suszarkę. Tutaj łazienka. Prysznic, ubikacja i tutaj mamy pierwszą sypialnię, tak jak mówiłam, że jest bałagan i bobasy też tutaj śpią. I przechodzimy sobie na dół i na dole. Na dole jest jeszcze jedna sypialnia. Tam raczej nikt nie będzie spać, ale jak Colin by chciał, to mógłby sobie tutaj spać w tej drugiej sypialni. Tak wygląda i tutaj też jest ta sypialnia z łazienką. I tutaj dodatkowo w tej sypialni jeszcze jest tutaj takie wyjście na tarasik. Przyszedł Sławomir z Colinem i tutaj mamy właśnie fajnie, bo jest tutaj sklep na dole. Co? Od nich banany z drzewa. Ukradłeś banana z drzewa? Nie, od nich to są sprzedane. Aha, myślałam, że sobie wziąłeś z drzewa. Później wam pokażę ogólnie jak tutaj... Co? Co? Tak. Później wam pokażę jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy sklep, mamy basen. Ogólnie tutaj jest bardzo dużo. Tak. No jeszcze nie byłam nawet, więc muszę się później zobaczyć.
ja się czuję jak w Afryce, jest tak gorąco. Jedziemy teraz do sklepu, bo nie wzięłam sobie klapek, klapków, japonek, nie wiem. Nie spodziewałam się, że będzie tak ciepło, bo jak sprawdzałam, to pokazywało, że będzie po 24 stopnie, a dzisiaj jest 34, a ja mam trampki. Jest mi tak gorąco. Jedziemy tutaj na dół do jakiegoś chińskiego sklepu po klapeczki. Zobaczcie, jakie mam fajne autko, wypożyczone. Otwarte? O, otwarte. O nie, Sławek, tu jest sauna. Dobra, no nic się nie dzieje. Otwórz ten dach, bo jestem ciekawa. Czekaj, bo dzwonię do Romana i to nie może być przyjemna rozmowa. Aha. No, jest fajnie. Lary nie odlecamy. Co ci głowa nie odleci? Dobra, lecimy. Jak to ustawić? Nie wiem. Nie ustawić to. Ej, znaleźliśmy najlepszy sklep ever. Zobaczcie, co Sławek, pokaż. Super, a pokaż, co mamie bierzemy. Na ochronę przed słońcem. Nikola, załóż, pokaż. Ochrona przed słońcem dla mamusi. Nie, no to jest najlepszy sklep ever. Dzisiaj idziemy w ogóle w tenisa grać. Mama będzie miała idealną czapkę na tenisa. Nie, no to jest super. No, hit, serio. Zobaczcie, jakie znalazłam fajne okularki. Biorę na pewno. Obiadek time! W ogóle nie mówiłam wam, jak tam lot. Powiem wam, że dzieci były tak spokojne, bliźniaki i Colin, że my zostaliśmy w szoku. Bliźniaki to w ogóle spali praktycznie przez cały lot, czyli 4 godziny i 10 minut lecieliśmy tak dokładnie. Więcej tego było. No 4 godziny 20, coś takiego. I no, jeśli chodzi o samolot, no to niepotrzebnie się stresowaliśmy, bo serio. Wszystko poszło bardzo gładko, że tak powiem. Teraz idziemy na obiad, kolację. Zobaczymy, co tutaj mają ciekawego. No i nic, dzisiaj trochę szybciej pójdziemy spać, nie? Żeby odespać tą nieprzespaną noc i ten cały lot. Bo mimo iż dzieci były spokojne, no to wiadomo, jest to męczące. Te całe lotnisko, lot i tak dalej. Także musimy odespać troszkę dzisiaj. A i w ogóle jesteśmy tutaj całą rodziną. Moi rodzice, moje siostry, mój brat i tak dalej. Także jesteśmy całą ekipą. Pokaż ekipę. Moja ekipa, o. Idzie moja ekipa. A tutaj idzie druga część ekipy. Tak. I przyjechaliśmy sobie tutaj na 8 dni. Jesteśmy w ogóle w Gran Canaria, nie wiem czy mówiłam. Las Palmas. No jest pięknie, słuchajcie. No naprawdę jest pięknie, jest Sahara. Pięknie tutaj wszystko wygląda. Zachód słońca się już powoli szykuje, widzę. No i tutaj to jest wszystko, wiecie, z tego hotelu. Tam jest basen. Tutaj jest zejście na plażę. Tutaj jakiś plac zabaw. Także no jest tu tego mnóstwo, naprawdę. Dla każdego coś dobrego. Zobaczcie, tam chłopaki surfują. A Colin mówi, mama, zobacz kaczki. Kaczki, nie, ale patrz, to nie są kaczki. Ale się fala fajnie robi. To są ludzie, skarbie, wiesz, to nie są kaczki. Zobaczcie, jak się dobrze złożyło, bo basy akurat zasnęli. A my tutaj jesteśmy teraz w restauracji. I możliwe, że sobie zjemy w spokoju. Ciszę. Dostaliśmy do degustacji takie chlebki. Mamuś, co to jest? Chlebek brązowy z rybką. Mamo, on patrzy na ciebie, więc udawaj, że ci smakuje, dobra? Dobre, mamuś? Mamo, on patrzy na ciebie. Pan kelner patrzy... pyszne? Super. Ja nie wiedziałam, że to jest takie dobre. Nie śmiejcie się. No ja zamówiłam sobie burratę, moja ulubiona. Sławomir dalej czeka, Nikolka ma burratkę, a reszta gdzieś zniknęła. Reszta dzieci bawi. Dzień dobry, dziś wam będę kończyć tego vloga. Wczoraj wam nie dokończyłam, byłam bardzo zmęczona i poszłam wcześniej spać. Idziemy właśnie na śniadanko. 9 rano, już jest prawie 30 stopni. O, Maczy, to ty?
O, ma good morning! Tak! Dobra, idziemy na śniadanko, mama. Idziemy na śniadanko. Robimy sobie popołudniową siestę z Milankiem. Liliana mi porwali. Czekamy na obiadek. Moja mama dzisiaj gotuje obiadek dla wszystkich. Wiecie, taki rodzinny, fajny, niedzielny obiadek w sumie. Tak? Tak, dzisiaj jest niedziela.